Historia Grzegorza Galasińskiego przez wiele miesięcy żyła cała Polska. 34-letniemu mężczyźnie, któremu maszyna zmasakrowała twarz, lekarze uratowali życie, wykonując pierwszy w Polsce przeszczep. Kilka tygodni temu pan Grzegorz przeszedł kolejną operację i powoli wraca do zdrowia. Wspierają go wolontariusze, którzy dziś w Brzegu zorganizowali koncert charytatywny, na którym była Dorota Kaczor. Dziesiątki kwestujących wolontariuszy, koncerty, atrakcje dla dzieci i dorosłych. Pan Grzegorz nie ukrywa wzruszenia. Dla niego to wyjątkowy dzień. Niestety pojawili się w moim życiu i cieszę się, że są tacy ludzie na świecie. Na pomysł zorganizowania charytatywnego koncertu na rzecz pana Grzegorza wpadła pani Małgorzata Majcherkiewicz z Wiązowa. Nie miał nikogo, miał tylko początkowe wsparcie rodziny i rodzina jest z nim cały czas. Był odcięty od wszystkiego i po prostu stwierdziłam po jego rozmowie, że trzeba mu pomóc. Chętnych do pomocy panu Grzegorzowi nie brakuje. Jego dramatyczna historia poruszyła wiele serc. Życie. Nie wiadomo, co nas czeka. Może ja będę kiedyś potrzebował takiej pomocy. Wczoraj piekłyśmy, przedwczoraj koleżanki piekły, żeby zebrać parę groszy dla Grzesia. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na dalsze leczenie i rehabilitację mężczyzny. Pan Grzegorz otrzymuje zasiłek rehabilitacyjny w wysokości 2600 zł. Tymczasem leczenie i rehabilitacja pochłania około 4000 zł miesięcznie. Świat pana Grzegorza runął w kwietniu ubiegłego roku. Podczas pracy maszyna zmasakrowała mu twarz. Jego dni były policzone. Życie uratował mu wykonany po raz pierwszy przez polskich lekarzy przeszczep twarzy. 3 tygodnie temu specjaliści z Gliwic wykonali korekty oka i szczęki. Jedynie co to właśnie ucho się poprawiła i poprawione zostało powieka oka prawego. Jeszcze w styczniu rodzina prosiła o pomoc. Pieniędzy brakowało na wszystko. Leki, opatrunki, wyjazdy do Gliwic. Dziś mogą odetchnąć z ulgą. Dużo się wydarzyło, dużo chętnych ludzi do pomocy, nieść pomoc jemu po prostu. No i ogólnie jest coraz lepiej, tak. I myślę, że będzie jeszcze lepiej. Że nie zostaniemy z tym sami, jak na początku. Ja się cieszę z każdego dnia, poza mnie. Cieszę się z każdej chwili. Przez najbliższe 3 lata pan Grzegorz będzie wymagał codziennej, specjalistycznej rehabilitacji. Konieczne są też stałe konsultacje ze specjalistami w Gliwicach, ale dziś pan Grzegorz już wie, nie jest sam. Brzeg, Dorota Kaczor.